Hej, 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 siódmy odcinek. Najpierw idę oczywiście wydać kasę i później kontynuuję. No, siłę weźmy. O kurde, przesadziłem, no ale dobra. To jeszcze. Na wszelki wypadek, żeby się nie pomylić, to wszystkie te dusze bossów przeniosę do skrzynki. Nie chciałbym ich... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak. A za tą kasę co kupić? Kamyki? Wracamy. Dobra. Mam jeszcze dwa miejsca do zwiedzenia i idę do następnej lokacji wtedy. To jest jedno, co przeoczyłem. Kurwa mać! Czemu z kuszą nie latam? Dobra. Tu trzeba bombkę rzucić. Spoko, tarcza, co? Tarcza. Dobra, to jest jedna miejscówka, a druga to... Tu jest jakby co ten zamek do odblokowania, ale ja tego nie będę teraz robił, bo potrzebuję do przejścia do kolejnej lokacji tego klucza, więc nie będę go marnował tutaj. I teraz do drugiego miejsca i idziemy do nowej lokacji. Dobra, i teraz tak, tu jest klucz. Znaczy, zdobyłem klucz, więc tu mogę otworzyć już. No, super. No, idziemy do nowej lokacji. Ale zanim tam pójdę, muszę sobie rozpalić, tak? Dobra, to wezmę... Tutaj, no. On tam... O, on zeskoczył! O ty!
Zeskoczył. No, skąd on zeskoczył? A stąd? A ty skurczybyku. No dobrze. Tu jest drabina, no. On tu gdzieś był, no. O kurwa. A, znowu gargulce, no! Trzy. Dobra, super. Zaraz będę z nimi walczył pewnie. No może nie tak zaraz. Na razie idę tutaj, w tym kierunku. Dobra, schodzimy. Czekaj, bo jeszcze nie sprawdziłem, czy czegoś tutaj nie ma. A, widzisz. A tu? Nie. Tutaj nic. Dobra, to idziemy. O, kojarzę tą miejscówkę. Tu jest dosyć trudno, bo... A jakbyśmy do niego strzelili... Da się tak? To będzie bardzo trudne. Bo wiem, że ten tu zaraz wybiegnie wtedy, nie? Dobra, spoko. O. No ja pierdolę. O, tu jest do rozpalenia, to zaraz przyjdę tu z tą. Nie chcę zużywać tych motyli, a ich będzie coraz więcej, ale na razie jeszcze nie. Może zmienimy talizmany, co? Przede wszystkim ten. I ten. I ten. Tam coś na dole jest, to zeskoczę. Good. Tu można rozpalić. Okej, tu pan kojarzy, tu był boss, znaczy mini boss. Tak, 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 tu wiem, wiem. Chodź, chodź, chodź. Może napij się. Bo on ma takie kombosy, że on może na hita mogę być. No. No, no, no. Zaatakuj. O ty, o ty, dobra. Teraz ja. Nie. Odwróć. No. No chodźże. A, teraz ładnie dałem.
Dobra. Okej, rozwalamy, idziemy dalej. O, słyszę, ty z gnojów z łańcuchami, dobra. To trzeba uważać. Okej, dobra, zgaszę. Najpierw wyczyszczę to, a później podpalę wszystko. Co tu jest napisane? Idź dalej, szkielet. Co? Lipa. Idź dalej, szkielet. Co to znaczy? Nieważne. Nikogo w domu. Dobra, tam zaraz droga do bossa, ale jeszcze tutaj wszystko eksploruję. Jeszcze dół, tak? Aha, aha. Dobra, tego gościa ogólnie się chyba zabija dla jakiejś broni, którą zostawia. To nie jest żaden NPC. Z nim się nawet nie pogada. Co tu jest napisane? Przyjaciel albo wróg. Ani jedno, ani drugie. Raczej przyjaciel, bo dostarcza dobrej broni. Ale też wróg, bo jak się go uderzy, to on walczy, nie? Dobra, to teraz idziemy na dół. Jak tu pusto, nie? O nie, 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 nie jest tak pusto. Nie jest tak pusto. O! Fajnie. Dobra, to teraz idę sobie jeszcze dorozpalić. O, tu jest taki cień i trzeba... Spoko. A tego może teraz? A może jednak nie?
To jedziemy. Zaraz tam pójdziemy, tylko tu z tego co pamiętam. Chociaż ja w moim pierwszym ranie tego nie zrobiłem, ale później się dowiedziałem, że tak się robi. Że można rozpalić jakieś pochodnie i dzięki temu arena walki z bossem jest rozświetlona, a tak normalnie to się w ciemności walczy, co jest trochę przeszkadzające. Zapal. O właśnie. Dobra. Nie no, 10 tysięcy. No nie, nie będę, bo się to wszystko zreskwi, nie? Dobra, tak, tak. Nie jestem przeciążony. No dobra. Mamy 4 stusy. Tylko talizmany, nie? Tym razem już tak, 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 tak. Tak. Ten. I ten. Jakie mamy takie skórzane? Okej. Jakbyśmy dodali drangelik, to już będę przeciążony, nie? Ale mogę wyrzucić to i to. To nie jestem przeciążony i jak dam rękawice, to będę przeciążony, no. Tak. Ale myślę sobie, że mógłbym zupgrade'ować sobie udźwig i wtedy nie będę już na kolejnym komplecie przeciążony. No ale na razie nie uprzedzajmy faktów, idziemy tak, nie? To jest pierwsze podejście. Na razie sobie go poćwiczę, nie? Teraz ja? Nie trafiło, no bo oczywiście, że nie trafiłem. No dobra. Trafił. Oj, trafił. Dobra, za pierwszym razem, super. Uff.
Dobrze jest. No i tutaj to podpalenie, nie? Jedna i druga strona, tak, tak, dobra. Tak, stamtąd przyszedłem, tam idę gdzieś, gdzie tu coś... A, tu są jakieś drzwi. Pomimo 2 lat, to jednak dosyć dużo pamiętam, nie? O, gałązkę zdobyłem, fajnie. Nie poddawaj się, szkielet. Przed tobą pochodnia. Zwycięstwo. Sprint? O co chodzi? Rozpal ognisko. No dobra, boję się trochę, ale spoko. Pierwotne ognisko rozpalone. Co to znaczy? Okej, w skrócie chyba chodzi o to, że z tego ogniska po prostu da się wrócić do najbliższego ogniska. No, on nie ma żadnych feature'ów typu podróż i tak dalej. Wracam tu jeszcze. Idę zabić tego gościa. Aha, i tam jeszcze jest jedna znajdźka, no. Dobra. Tylko kurwa, mam dużo kasy, trochę się boję, no ale zobaczymy. Aha, tutaj jest gdzieś iluzoryczna ściana, z tego co pamiętam. Tutaj chyba, nie? No. Kurde, tu ja nie wiem. O kurde. Dobra, idziemy spróbować go zabić, tylko trzeba naprawdę, bo jakbym tą kasę stracił. Dlatego myślę, że zrobię coś takiego, że jak zaatakuję go raz, to ucieknę w to miejsce i nawet jak mnie zabije, to będzie łatwo odzyskać tą kasę, nie? Nie będę musiał przez tych przeciwników przechodzić. A może mu bombkę po prostu rzucić? No. Chodź. No, nie mogę trafić, no! No kurde, muszę cię zabić, no. Pierdolę. Nie, nie uciekaj. No jaki on jest szybki! Pojebane jakieś to jest, kurwa! Idę tam, kurwa, wkurwił mnie, naprawdę, bo byłem pewny, że już będzie prosto, nie? Pojebane, wkurwiłem się, serio, strasznie się wkurwiłem. Dobra, nie idę tam, pieprzę. Biorę i spadam. Wkurwił mnie, strasznie mnie wkurwił, nie? Gra nie warta świeczki, ma pajaca. Dobra, level up. Więc tak, ogólnie na razie punkty życia są dla mnie spoko, nie czuję jakiejś takiej, że mnie na one hita jestem. O, nie licząc tego gnoja, wkurza mnie. Myślę, że... Ile w ogóle leveli mogę podrzucić? Aż 7. Dobra, to myślę, że udźwig zwiększymy sobie.
Tak. A resztę w zręczność. O. Resztę. A! Pomyślałem sobie, że już spełnia wymagania, żeby dwa rapiery naraz używać. Więc wzmocnienie broni i wzmacniam drugi rapier. Wracam do ciebie, do gnoju. Z dwoma rapierami. Wracam. A no chodź, jeszcze raz. Wcale nie jest lepiej, nie? Niż ten pojedynczy strzał. No chodźże. Kończę z tobą. To jest lepsze, naprawdę. No, mam ten drugi wzmocniony jeszcze nie do końca, ale i tak. Dobra. Ja pierdolę. Ale mnie wkurwiasz. Ja pierdolę, ale mnie wkurwiasz. Ty skurwysynu, jak cię nazwać? No, proste! Włócznia z Heide, spoko. Kabansik. Stawaj, stawaj, kobieto. Zręczność do 30, powiedzmy, no. Przedmiot. Dobra, idziemy teraz do tej drugiej lokacji. Dobra, rozpalam. Idę na dół teraz. Przed tobą cień. Jaki cień? A, o, dobra, ten skurwiel. Jeszcze jestem przeciążony, nie? O ja. Kurde no. Dobra, o Jezu, co zrobi? Dobra, to nawet nie mogę uznać, że to było podejście. Po prostu przeciążony poszedłem, nieprzygotowany, że tu będzie boss. Parowanie, oczywiście, że parowanie. Nie no, przeciążony byłem, no bez przesady, no ja nie mogłem rolować. Ale i tak idę parowaniem, nie? Dlaczego byłem przeciążony? Bo to mam, kurwa. No, ale ja i tak idę parowaniem, pieprzę. To jest prosty przeciwnik już na tym etapie. Dobra, jeszcze miałem tą włączoną, nie? Dobra, nieważne. Dobra, schodzimy i go lejemy.
Nie lubię tego. Chciałem przerolować, ale coś. Dobra! Easy, easy, naprawdę! Szkoda tej śmierci, no ale nie spodziewałem się tu takiego. Duża pałka. Dobra, idę teraz tak. Rozpalę sobie. O, tu jest to, no dobra. To chyba trzeba użyć tego, bo nic tu nie zrobimy innego. Dzwonek kapłana, spoko. Księżycowa dzwonnica, no właśnie, ale jeszcze tak się zastanawiam. Dobra, może jest USA. O Jezu, ile trupów. A tu coś jest? Tu jest, ale ja tutaj nie przejdę, nie? Tu na górę, a tutaj też nie przejdę. Przeczytaj wiadomość. Grubas. Jakiś grubas. Aha, tą dziurą spadnę i... Tylko tam jest jakiś grubas. Dobra, idę jeszcze wyżej. Tak, i tu jest wejście właśnie do gargulców, bossa, ale tu trzeba chyba na górę, tak, żeby tam dźwignię. Aha, no dobra, to chyba pójdziemy, no bo co, dobra, tylko zgasimy i tak, no. Nie! Myślałem, że tego się nie... To jeszcze raz.
No dobra. Schodzimy na dół i to już powinno być odblokowane chyba, tak? Ta, droga, no kolejny boss, nie? Przede mną, spoko. Czyli co, dospadamy do tej dziury, nie? Przeczytaj wiadomość. Dziura, ale bezcelowość. No spoko, spróbujemy. No, bezcelowość, ci dam bezcelowość. Skrzynia jest. Co? Nie. Tu było normalnie otworzone. Sygnet jakiś. Co dostałem? Sygnet błękitnego z okamienia. Zwiększa obronę, gdy punkty życia znacząco spadną. Może to jest spoko. No to by było na tyle, nie? No co, trzeba do bossa iść chyba, nie? Talizmany jeszcze. Może to. Zobaczymy, co z tego będzie. O ja pierdolę. Jeszcze kolejny idzie. Ja pierdolę. O, ten zieje ogniem, skurwiel. Ja, uciekaj, uciekaj! Kiedy kolejny idzie? Kurwa, kolejny idzie. Czekaj. O! Jak na pierwszą próbę było spoko. Dobra. Było spoko, ale spróbuję teraz na... No dobra, spróbujmy teraz tym.
O Boż, o Boże, zawsze w tą dziurę się wpierdolę. No spieprzaj, o Jezus. Co to jest? Co to kurwa jest? Ja chcę walczyć z bossem! Wypierdalaj! Dobra, masz, zabij mnie, ty pierdolona kurwo. Nie, muszę online włączyć, ale... Mam nadzieję, że teraz nie przyjdzie. Wyłączyłem internet do chuja, no co? Głupie gówno. Jeszcze mi nie pozwolił wejść do bossa, nie? To jest masakra. Albo może będę musiał go zabić zanim... kto wie. Nie no, włączyłem internet i już go nie ma, nie? Nie, przychodzi. A spierdalaj. O, idzie kolejny. O Jezu, co się dzieje? Dobra, wiem, że zaraz zrobię, ale masakra, nie? Ta postać... Po prostu, kurwa, stamina w tej grze to jest takie nieporozumienie! Masakra, nie? Władowałem chyba z 20 punktów, nie, władowałem z 15 punktów w staminę i to nie robi wielkiej różnicy, serio, nie? Masakra. Kurwa, dwa role, jeden cios i jest po wszystkim i gość stoi, nie? Nic nie może zrobić. Trzecie podejście. Ja wiem, że zaraz zrobię, bo ogólnie widzę, że... Spieprzaj, strażnik dzwonu tam. No, jeszcze im przykurwił, nie? Co za...
pierdolę, no mucha w smole, no po prostu... Nie, no po prostu kurwa nie... Jeden cios i już nie mam staminy, nie? Aż dwóch zionie, to skurwysyny. Dobra, chyba jest po wszystkim. Dobra. Za trzecim razem. Uff. Ten chyba NPC idzie do mnie, nie? Da się wyjść z gry? Da się wyjść. Dobra, wróciłem. O ty gnoju, nie. Jak śmiesz. O ty skur... O nie! Och gnojek. Ryzykować? Szkoda, że nie mam tego. No dobra. Nie wiem dlaczego go nie trafiłem, ale to znowu też słynne hitboxy. Nie można go trafić! Co to jest? Niech ktoś mi to wytłumaczy! O co chodzi? No teraz trafiło. To są te hitboxy pojebane, ale żeby to tak na każdym kroku? Tu nic nie ma raczej. Dobra, idziemy. Może jednak na rapier. Jednak rapier jakoś czuje się lepiej z rapierem. Tu widzę ognisko. Coś kojarzy tą lokację. Tu na dole coś jeszcze będzie i to... Tak, na dole jest dużo psów chyba. No, o, ale tych piesków tu jest. Oni mnie zaszlachtują, nie? Jakiś efekt jest.
Ile zostało tych piesków? No bardzo dużo, masakra. Tam jeszcze kolejne. To jakiś miecz bardziej, który cięcia robi za maszystę. Myślę, że może ten... Ten no. Ale obciążony jestem, bo tak. Dobrze, i teraz tak, tak. Tak. No dobra, spróbujmy. Kurde, jak zginę. Może zróbmy tak. Teraz zużyłem bombki niepotrzebnie, no ale dobra. Mamy teraz Estusa. O kurwa. Może pobiec na te schody tam. No nie, że oni mnie tu zapierdolą, nie? Dobra, idę tu wydać tą kasę i będę kombinował. Nie, tutaj nie mam nic, dobra. Nowy poziom. Tylko dwa już, o kurde. Ale na trzeci jeszcze nie dużo brakuje, więc dać damy. Dobra, wracamy tam do tych piesków. No dobra, podejdźmy z tym mieczem. Zobaczymy, będę machał tak. Pyk, pyk. Może ich wytłukę. No bo co, nożyki mogę jakieś, nie? No co tu mogę? Pokombinujmy, sprawdźmy, co to jest. Popniowo przywraca dużo punktów życia. Nie, la la la. Tutaj nic, nic, nic. Nożyki, no, ostry wywołujący krwotok. Rzucaj wróg, by dodać obrażenia. Nie, 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 no tu nic więcej nie. No po prostu żadnymi nożykami nie ma sensu rzucać, bo zanim ja rzucę jednym nożykiem, to oni mnie w czwórkę. Dobra. No właśnie. A jeszcze przyszedł. To jest jakiś kurwa śmiechu warte. Nie, no to jest pojebane, serio, nie? Nie, to jest pojebane, że te NPC tak przychodzą! Nie no, jest pojebane, kurwa! To jest nienormalne! Kurwa, jak to gówno wyłączyć, serio! No po chuj mi te NPC! Może to jest nienormalne, planujesz coś zrobić, kurwa, nagle ci się wpierdala w sam środek NPC, którego... jeden na jeden jest ciężko pokonać! No przecież kurwa, no! Ja bym rozwalił te pieski, tak czuję, bo one tam mi za mocno dużo nie zadawały damage, no ale nie w ten sposób, nie? No pojebane, dobra, rezygnuję z tego gówna. No czy to sobie... No nie da się. No, pojebane, no kurwa. Co to zrobicie, twórcy? Serio? No pojebało ich troszeczkę, no.
Jeszcze raz piję, to jest skurwiel. No ty przerolował. Przerolował. To jest pojebane gówno. No serio. No, na szczęście komputerowe NPC są głupie dosyć. No kurwa. Chodź. Zabawimy się z tobą. No chyba ile? Ile on tych estusów ma? O ja pierdolę. Pojebane. No nie, dobra, mam dość! To jest tak pojebane, że mam dość, serio! No nie mogę pozwolić pić tego stusa, no. No, pijesz? Dobra! Grzesznik Worgel. Ale to nie był człowiek, to był komputer, no. Ale głupie. No dobra, dużo zabawek dostaliśmy. Okej, to by było na tyle w tym odcinku. Myślę, że w następnym odcinku pójdę już do kolejnej odnogi z Majuli, nie? Tu już jest wszystko zrobione, no.